takim tempem, w takiej temperaturze, taką drogą zbliżamy się już nieuchronnie do granicy z Marokiem. Także skończy się nam już tani gaz, tanie paliwo. Skończy się przygoda? Nie, niekoniecznie. Na pewno się nie skończy, ja już się o to postaram. Na razie wygląda na to, że piaski udało nam się ominąć. Także super fajnie. Ja muszę kończyć, bo kończy mi się już karta. Trzeba będzie zrzucić dane dzisiaj na dysk, żeby móc znowu nagrywać. Cześć, witam Was tuż po świętach. Mamy godzinę już 10:52. Szykuję śniadanko. 25 gramów rodzynek. I tu taki mój miks. 75 gramów płatek owsianych, suszonych moreli, pestek dyni słonecznika, cudawianki, migdały i inne zdrowe duperele. Dodamy za chwilę łyżkę kakao. Oczywiście to jest tylko zastępcze opakowanie. W środku jest naturalne, 100% kakao. I łyżkę, czyli 20 gramów siemienia lnianego. Zalewamy to wodą, a potem zobaczycie, jak już wrócimy ze spaceru, pokażę Wam, co z tego wyszło. Zostawiamy nasz domek. Lenka nawet ochoczo idzie. Ta górka, którą widzicie, to nasz cel. Nie jest wysoka. Myślę, że z kilometr oddalona. Trzeba włączyć tylko nasz stoper, zegarek. I ruszamy. Stawiacie. Piszcie w komentarzach już teraz. Uda nam się zrobić to w dwie, maksymalnie w 2,5 godziny. Tu wszystkiego jeszcze nie widać, tam no troszeczkę dalej na szczycie pojawi się kolejny taki mały wierzchołeczek. Oczywiście nie wiem, czy się uda wejść, ale chcielibyśmy w 2,5 godziny max wrócić do auta, gdyż mamy umówioną sesję z klientem i musimy troszkę pogadać. Więc pracy, 2-3 godzinki, potem jeszcze troszeczkę w papierach po tej sesji telefonicznej i ruszamy dalej. Chłopaki już jadą, rano ruszyli o godzinie 9, mają do nas 420 km, znaczy nie do nas, do miejsca spotkania. Także mamy jakieś 50 km do tego miejsca, może jeszcze uda się jakieś zakupy zrobić, chociaż wątpię, czy czas na to pozwoli. Czas start, lecimy. Ja postanowiłem, że troszkę się poopalam, więc stoper włączony i przez godzinkę łapiemy słońca. Oczywiście dynia nasmarowana. Jedyny minus to tak mało przyjemnie się niesie plecak na gołym ciele. Leniuszek podąża w moim cieniu. Zawcia biega sobie a 100 metrów od nas maksymalnie. Oczywiście gdzie idzie, prowadzi na szczyt skubaniutka. No to jest pies genialny, po prostu genialny. Skąd ona wie, że my tam idziemy? Ale jak tylko dziewczyny zobaczyły, że pakuje wodę do plecaka, zaczęło się szaleństwo. Wiadomo, co to oznacza. Spacerek.
dają sobie tu radę, ale jest tak stromo, że ja miejscami na czworaka muszę iść. Wieje nam w twarz, spycha nas z tego powietrza, a ja jeszcze chcąc oszczędzić moje buty trekkingowe, żeby dłużej pożyły, to wpadłem na genialny pomysł, żeby na taki łatwy i nikczemny szczyt to pójść jednak w sandałach. Co prawda są to sandały trekkingowe na Vibramie, no ale nie trzymają tak stopy i czuć, że but zostaje, a stopa się już wyrywa do boju. Jesteśmy troszeczkę za tą granią, więc przestało wiać, a tak w oddali ten biały punkcik to nasze auto. Jest gorąco, co prawda słońce za chmurami, ale jest cieplutko. W nocy temperatura poniżej 24 stopni nie spadła. W aucie mieliśmy 26. Wszystko pootwierane. Została, ale my też będziemy już wracać, bo po drugiej stronie takie coś czekałoby na nas, a tego nie da się chyba. No dobra, ominąć się da, ale nie będziemy ryzykować. Szczyt raczej nie wejdziemy, chyba że gdzieś właśnie z drugiej strony. Zaraz odstawię plecak, zostawię telefon i zobaczymy. A Sawcia skoro boi się takich wąskich grani, to sobie boczkiem, boczkiem, ale idzie do nas. Chodź, Safiku. Chodź. A ja idę jeszcze. Zobaczę, czy tu właśnie nie da się jakoś od drugiej strony zaatakować tego wierzchołka. I będziemy wracać. Pół godziny nam to zajęło, więc całkiem krótko, szybko. No tutaj tędy wejdę tam. Nie wiem, czy Lęcia się zdecyduje, ale może ją podsadzę, skoro tak idzie dzielnie ze mną. Chodź, leniuchu, zdobędziemy ten szczyt. Chodź, Lęcia, chodź, chodź, kochanie. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Udało się, jak nie z tamtej strony, to od środka. Ale to, co wam mówiłem, to jeszcze nie jest ten najwyższy szczyt. Najwyższy jest tam. Chyba też się uda zrobić. Idziemy, spróbujemy szybciutko, bo Sawcia tam na nas czeka. Alenka oczywiście jest ze mną. Drona nie mamy, to nie polatamy, no ale widoki też chyba fajne. W Maroku nie wolno, surowo zakazane, można się niezłych kłopotów nabawić. No, powiem wam, taki balkonik
niczego sobie. Leniuszek sobie tu poczeka w cieniu, a ja spróbuję wejść, zaliczyć ten szczyt, żeby mieć satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. I wracamy szybko, bo tam Sawcia czeka, woda się grzeje i robota przede wszystkim czeka. O, Leniuszek! Lencia jest. Cześć kochani, już schodzę. Zobaczcie, na takim maleńkim skrawku skałki stoją. Już było łatwo. Mam nadzieję, że zejść będzie również łatwo. I ciśniemy do auta po kolejne marzenia. Tymczasem. Lena! Leniuszku, idziemy, wracamy! Że to jedyny szczyt, jaki udało nam się zrobić na Saharze. Może nie mówię tutaj o pustyni, tylko o terytorium Sahary Zachodniej. I to była tak naprawdę ostatnia szansa, bo za moment, w sensie dziś po pracy, opuszczamy terytorium Sahary, wjeżdżamy już na pełnoprawne ziemie należące do Maroka. Pełnoprawne, czyli takie, nie wiem, powiedzmy rdzenne, no, bo o Saharę ciągle jest spór nierozstrzygnięty. Ale cudowna góra, kurde, coś niesamowitego. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tu będzie tak fajnie. Trochę mi się spieszy z powrotem, bo nie wiem, czy zamknąłem samochód. Co prawda tu raczej nikogo nie będzie. Fajne miejscówki, co? No to na trzy. Raz, dwa, trzy. Poszło. Ale wiecie, no, jednak będę spokojniejszy, jak już tam wrócimy. Tu nawet jakiejś roślinności troszeczkę jest. Kurczę, ja już nie pamiętam, którędy my żeśmy weszli, ale chyba gdzieś tu prawie że na samym początku. Ciekawe, czy Sawcia na nas czeka. Tędy? Czy raczej tędy, bo nie pamiętam. No, cholera jasna. Nie no, tędy na pewno, nie? Tutaj też raczej nie.
No dobra, pójdę tylko ten wierzchołek ostatni, zaliczę. Poczekaj, leniuszku. Lecia, poczekaj. Zostań. O tak, dobry pies. A ja tutaj zaryzykuję i pójdę. Co tam? Powiedz, teraz się żyje. Oby tylko wiatr w momencie przeskoku nie zawiał jakoś strasznie. Nie zwieje. I spadnę 6-8 metrów niżej. Udało się. Jestem. Jestem i tu będę mógł już zobaczyć plecak. Leży. Safi! Safi! Nie ma Safika. Albo poszła gdzieś zwiedzać, albo wraca do auta powoli. Gonimy ją. A tu leniuszek, zobaczcie. Kochany leniuszek. Idziemy. Czyżby Lenka sugerowała, że tędy żeśmy weszli? Bardzo możliwe. Schodzimy. Mamy gości. Ptaszki dwa do nas przyleciały. Walczą z wiatrem. Jednak zamknęliśmy samochód, więc spoko. Natomiast z minusów Safcia gdzieś się oddaliła i poszła na jakiś dłuższy spacer. Ale to nic, my tu i tak zostajemy jeszcze 3-4 godzinki, więc spokojnie powinna wrócić.